Pozdrawiamy serdecznie z Wadowic, gdzie rozpoczynamy tegoroczny sezon kajakowy na rzece Skawie. Tutaj właśnie startujemy, a kończyć będziemy w miejscowości Grodzisku. Przed nami około 15 km spływu. No także myślę, że takie fajne rozpoczęcie sezonu. Zaczynamy swój spływ doliną Karpia po rzece Skawie. Jesteśmy w Wadowicach i za chwilę przed nami pierwsza atrakcja spływu. Dosyć takie bystre. Uważam, że sezon można uznać za otwarty. Zostaliśmy ochrzczeni. W ogóle tak czytałam, że ta rzeka ma taki charakter podgórski i że jest dosyć ciekawa w swoim charakterze. Więc zobaczymy, sprawdzimy to. Trzymajmy się środka, bo po prawej stronie jakieś wystające konary. Na lewo. I kolejne bystrze przed nami, dosyć szybkiej odległości. Na kamienie pływamy, na lewo trochę. To nasza załoga. Nasz napęd. Niezwykłe miejsca w Polsce. Bartek i Sylwia to właśnie my. I Marian. Marian to taka nasza... Maskotka. Maskotka. Nie wzięliśmy jej dzisiaj ze sobą. Ale może kiedyś wam ją przedstawimy. O, duże kamienie są w rzece. Poziom wody jest taki sobie, ale jeszcze kamienie przykrywa, więc da się nad nim przepłynąć. Aczkolwiek czasami kamień się okaże większy i trochę kajak zaszaleje. No i co? Skawa to jest w ogóle rzeka, która ma około 96 km długości. W całości płynie przez województwo małopolskie.
i jest prawym dopływem Wisły. Co ciekawe, na Skawie zbudowano zbiornik Świnna Poręba, który został otworzony w 2017 roku, a jego budowę zaczęto w 1986. Co jeszcze o Skawie możemy powiedzieć? To na przykład to, że płynie właśnie przez obszar tak naprawdę górski. Przez Beskidy Zachodnie, Beskid Żywiecki. Beskid Mały i Makowski, nie? Dokładnie. Pogórzami Śląskim, Wielickim, Doliną Wisły. Jesteśmy pewni, ale tak, to jest nurogęś. To jest nurogęś. Pewnie nie widać jej tutaj za bardzo na tej... Może dać zooma? Jest na maksymalnym zoomie, ale niestety... Tak, to są nurogęsi. Dwie samiczki. Bez potomstwa. O, teraz pewnie zobaczyć można było, jak ruszały przed siebie. No tutaj mają podobno siedliska, różne ciekawe ptaszki. Swoje gniazda. Można poczyniać obserwacje ornitologiczne. To była nasza pierwsza. Zobaczymy, jak będzie dalej. Oj, wyszło słoneczko. O, dzisiaj troszeczkę wiaterek wieje, pomimo że jest około 20 stopni. To jednak tutaj na tej wodzie, no na pewno odczuwalna jest trochę niższa temperatura. No i tak naprawdę przeczytaliśmy, że ta rzeka tutaj ma w sobie faunę, czyli rybki, takie jak pstrąg górski. Także takie charakterystyczne już jak dla rzek górskich. No tak jak mówiliśmy na początku, jest też rzeką taką właściwie, no półgórską można powiedzieć, co widać tutaj po ukształtowaniu. No i w ogóle tak z ciekawostek, ona się zaczyna, Skawa, kilkoma potokami poniżej przełęczy Spytkowickiej na wysokości 700 metrów nad poziomem morza. Także bardzo wysoko ma swoje źródła. No i ten górny bieg Skawy nazywany jest Wsiowym Potokiem. A jeśli chodzi o ujście Skawy do Wisły, to ono znajduje się w okolicy wsi Smolice. A my już powoli zbliżamy się do Witanowic. Tak naprawdę już 1/3 spływu za nami. Kolejne bystrze przed nami, a tu jest taka wysepka, gdzie siedzi mnóstwo ptaków. Pewnie ich teraz troszeczkę nie widać, ale latają sobie tutaj nad tą wyspą mewy, kaczki i inne ptactwo. Jakie fale! No, żwawa jest ta rzeka, nie ma co. Ale musimy przyznać, że woda jest tu bardzo czysta, że widać dno i kamienie, naprawdę. Momentami jest tak głębokości około, nie wiem, 80 cm i nadal jest ta przejrzystość. Więc przyjemnie się taką rzeką płynie. O, a tam ktoś sobie idzie wodą. Ciekawe, czemu nie zimno stopy, bo woda jest lodowata, naprawdę lodowata.
No i ten most przed nami oznacza, że wpływamy w wioskę, miejscowość Witanowice. Tutaj jak widać wędkarze sobie łowią rybki. Na lewo trochę, bo jest gałąź jakaś czy drzewo. O. A my jesteśmy na obszarze Natura 2000, Dolina Dolnej Skawy. A żeby tych ciekawostek było mało, to jesteśmy w Dolinie Karpia. A ta Dolina Karpia to ma tak naprawdę tradycje historyczne, można powiedzieć, że nawet średniowieczne, sięgające Bolesława Krzywoustego, jego panowania. Tutaj na obszarach Oświęcimia, Zatoru, tych okolic, była hodowla karpia już od czasów właśnie średniowiecza. I trwa ona do tej pory, aż nawet odbywa się w Zatorze rokrocznie święto karpia. Może nam się dzisiaj uda wskoczyć gdzieś na dobrą rybkę. Ale karp oczywiście nie tutaj na Skawie, którą płyniemy, tylko w stawach hodowlanych, które z tego, co jeśli dobrze się orientuję na mapie, to powinny być na lewo od rzeki, którą teraz płyniemy, czyli po lewej stronie gdzieś tam się znajdują. Bartek mi tu opowiada, że są, bo Skawa ogólnie jest rzeką, na której został zbudowany zbiornik Świnna Poręba. Właśnie tutaj są takie małe, że tak powiem, nieścisłości, ponieważ każda miejscowość, która jest wokół, przypisuje sobie inną nazwę tego zbiornika. I mamy tak, Świnną Porębę, Jezioro Wadowickie, tak? Dobrze mówię? Tak. I jezioro? Mucharskie. I oczywiście na stronach każdej z tych miejscowości jest właśnie nazwa, którą sobie dana miejscowość wymyśliła. A chodzi cały czas o jeden zbiornik. No, zasadniczo najczęściej opisywany jest jako zbiornik Świnna Poręba. Także, no, taka ciekawostka. Ale możemy się też spotkać z innymi nazwami. A my sobie płyniemy. I tutaj kolejny etap naszego spływu mijamy, bo jesteśmy pod mostem kolejowym w Woźnikach. No i w ten sposób 2/3 dzisiejszej trasy za nami. Także został nam już tylko fragment z Woźników do Grodziska pod Zatorem. I ciągle gonimy dwa zespoły kajakarzy, które wystartowały nieco przed nami. Jeszcze ich nie możemy wyprzedzić. O, i słoneczko nasze upragnione, które co jakiś czas tutaj wyłania się zza chmurek. No i te dźwięki ptaków. A nie tak dawno widzieliśmy tutaj na rzece rodzinkę nurogęsi.
była mama i chyba z 8 takich małych nurogąsek. Urocze to było. Zjawisko niestety nie zdążyliśmy nakręcić, żeby wam pokazać. Kolejne znaki w tych w gałęziach. Ciekawe, co tam nas czeka za chwilę. Chociaż podobno tutaj taka będzie właśnie bardziej stojąca woda. Mniejszy nurt na tym etapie. Sprawdzimy i wam powiem. Na lewo, bo na środku mielizna. Chociaż faktycznie ten odcinek, tak jak nam tutaj pan organizujący spływ mówił, no jest spokojniejszy. Jednak te kamienie są mniejsze, wody jest więcej, tak jakoś. Bez szalonych atrakcji. Wysoki brzeg, ukształtowanie trochę powierzchni i rzeki inne niż do tej pory. Jaskółki sobie domki zrobiły. I cisza. Po 2,5 godzinie spływu dopływamy do końca naszej dzisiejszej podróży do Grodziska. Do 300 metrów tablice mówią jazd. No przed tym jazdem oczywiście wysiadamy. Bardzo szybko nam poszło, 2,5 godziny 15 km, ale nie płynęliśmy jakoś na siłę szybko. Tak normalnie, po prostu nie wiem, ten nurt wody może faktycznie był dosyć wartki, no ale też nie mieliśmy jakoś potrzeby wychodzić, odpoczywać na brzegu, bo jednak wiaterek wieje, więc może to też stąd się wziąć. I tak, żegnamy się powoli ze Skawą. Fajna rzeka, ciekawy spływ. Znowu kolejna rzeka inna niż wszystkie, po których płynęliśmy. Każda ma swój charakter indywidualny, nie da się tego porównać. A dodatkowo myślę, że tak naprawdę każdego dnia ta woda jest inna, ta rzeka jest inna. Bo zależy od tego, ile wody, jaka pogoda. Mielizny się zmieniają. Tam, gdzie nie było ich, są. I odwrotnie. Inaczej wygląda przyroda. Raz jest bardziej bujna, wiosenna, innym razem zaczyna się żegnać jesienią na przykład. Coś mnie poetycko poniosło. Może skończę te wywody. No w każdym razie myślę, że po prostu przysłowie dwa razy się nie wchodzi do tej samej rzeki. Moglibyśmy powiedzieć, że nie ma możliwości dwa razy płynąć tą samą rzeką. O, i to będzie podsumowanie tego odcinka. Do usłyszenia. Już widać jazd, końcówka, nawet słychać trochę szum. Ale tutaj nie ma możliwości chyba przepłynąć. Tam jest jakiś taki barierka? Coś takiego. Ale to na sprawie. Nie.
Taki jest murek, nie przepłyniesz tam. Tak mi się wydaje. A my się kierujemy, kochanie, na lewo. Na prawej jest przepływ. O, mewa, ale wielka. Ja. Jednak są tu mewy. Mewy i rybitwy. A już po nas przyjechali. Nie będziemy martwić na brzegu w kajakach. Jesteśmy w Wadowicach na rynku. Po udanym wpływie jeszcze sobie skoczymy. Wiadomo na co. Na co, Sylwia, tu przyjechaliśmy? Na kremówki. No. Proszę się częstować. Dobra. Polecam.